Są z nami kolejni goście, z nami tutaj w naszym studiu Radia Doksa w parafii świętego Jana Nepomucena w Sławicach. Proboszcz tejże parafii, ksiądz Piotr Kądziela. Witam serdecznie, szczęść Boże, proszę księdza. Boże. Boże, również dla słuchaczy Radia Doksa. Tutaj to tacy trochę długodystansowcy, prawda? Bo kilka minut temu gościliśmy panie z parafialnej Caritas. Od 28 lat pracują tutaj dla dobra innych. Ksiądz jest tutaj proboszczem od samego początku istnienia tej parafii. Przypomnijmy, był to rok 1985. 32 lata posługi kapłańskiej w jednym miejscu. Wyzwanie chyba duże. No to chyba nie było innego wyjścia. Jak ta parafia przez te 32 lata się zmienia? Ja wiem, że krótko się nie da, ale jakaś taka refleksja towarzyszy zapewne dzisiaj. No więc jeśli chodzi o naszą parafię i zmiany w naszej parafii, to są zmiany, można powiedzieć tak, dwutorowe. Jeśli chodzi o jedną dziedzinę, to trzeba przyznać, że zmienia się ludność w parafii. Część ludności wyjechała. Można powiedzieć, 1/3 parafii wyjechała i jest na zachodzie. I to jest jedna rzecz. Druga sprawa, sprowadzili się również tutaj mieszkańcy Opola, na przykład innych dzielnic. Tutaj pobudowali domy albo też kupili domy, które były w posiadaniu tych, którzy wyjechali. I to jest tak zmiana ta demograficzna. Oczywiście ze zmian demograficznych zawsze są pewnego rodzaju również problemy, to znaczy ta akumulacja i dostosowanie się do warunków, bo wielu tych, którzy do nas się tutaj sprowadziło, oni jeszcze sercem, ja to rozumiem jak najbardziej, sercem są związani z tymi parafiami, do których poprzednio należeli, to znaczy parafie Opola. I nabożeństwa, czy też nawet i sakramenty święte, pierwszej komunii święte, chrzty są również w innych parafiach. Czyli tak, trudniej o taką jedność parafialną? Tak, ale to był początek, myśmy powiedzieli, początek. Teraz już raczej te takie różnice, to przejście albo to czucie się z inną parafią już w jakiś sposób maleje i tworzymy pewną wspólnotę i można powiedzieć, no jedność jest w naszej parafii, chociaż no i są osoby takie, które są związane z innymi parafiami Opola. Dobrze, może tak być. Najważniejsza rzecz, żeby życie religijne w tych domach, w tych rodzinach było zawsze praktykowane, było na właściwym poziomie. Proszę księdza, ci, którzy wyjechali, mają jakiś kontakt jeszcze z parafią, nie wiem, przyjeżdżają czasami, czy oczywiście, w jakiś sposób? Oczywiście, ci, którzy wyjechali, to wracają tutaj. I najlepiej to widać na wszystkich świętych. Teraz już widzę, przyjechały osoby, które mają tutaj swoich zmarłych, swoich rodziców, przodków i przyjechali na groby. Dalej w czasie wakacji bardzo dużo ludzi stamtąd przyjeżdża tutaj, by u nas wakacje przeżyć, albo też święta Bożego Narodzenia czy Wielkanocy. Zawsze ludzi stamtąd widuje na miejscu są. I piękna rzecz, że również są w kościele. Zapytam o dwie rzeczy, proszę księdza. Co było największym takim wyzwaniem przez te lata posługi duszpasterskiej tutaj w tym miejscu? I też o taką drugą rzecz, kiedy jest taki największy moment takiej satysfakcji, szczęścia? Największym wyzwaniem, to było zaraz na początku, to Rada Duszpasterska wie, bo od samego początku Rady Duszpasterską powołałem. I przyszedłem tutaj już jako proboszcz, miałem pewnego rodzaju doświadczenia z poprzedniej parafii. To trzeba było tą parafię budować, tylko był sam kościół, nic więcej. Sławicy było filią kościoła świętego Michała w Opolu. Sam kościół. Trzeba było zorganizować wszystko to, co jest związane z funkcjonowaniem parafii, a więc dom katechetyczny, plebanie, później przedpogrzebową kaplicę trzeba było przygotować, no i remonty. To była jedna rzecz, to wyzwanie od samego początku. Później następnym wyzwaniem takim rzeczywiście, które zmobilizowało całą naszą wspólnotę, to była powódź 97. Ta powódź to była czymś tragicznym dla naszej wspólnoty parafialnej i odbudować parafię, odbudować miejscowość po tym tragicznym przeżyciu, po tej katastrofie powodzi, to było bardzo trudne.
ciężkie wyzwanie, nie tylko dla mnie jako dla proboszcza, ale również i dla całej wspólnoty parafialnej, dla wszystkich mieszkańców. I myślę, żeśmy to zadanie dobrze odpracowali, dobrześmy wykonali. Sławicy po powodzi jest piękniejsze. A później radość. Radość zawsze jest dla księdza, radość jest zawsze z duszpasterstwa. Dzieci, naprawdę, bardzo lubię pracować z dziećmi. No, teraz już nie jestem w szkole, jestem, ale mam kontakt z dziećmi poprzez katechezę tutaj w salce katechetycznej. To jest pierwsza komunia święta, to jest przygotowanie do bierzmowania. To są msze święte szkolne. Jak najbardziej zawsze mamy tak zwane szkolne, oczywiście z udziałem dzieci, młodzieży, zawsze w czwartki, gdzie jest również katecheza. I myślę, że praca z dziećmi daje mi osobiście bardzo dużo satysfakcji. No, równocześnie spotkanie z rodzicami z racji właśnie sakramentów, do których przygotowuje dzieci. To jest to. No oczywiście również i na pewno Caritas powiedział, ta grupa Caritas powiedziała o tym, to spotkanie z naszymi seniorami. Tutaj w salce katedrycznej zawsze seniorzy się spotykają, najpierw w kościele, później tutaj przy stole, ale w tym jest również pewna taka satysfakcja, że w sąsiedztwie mamy przedszkole i na to spotkanie zawsze przychodzi przedszkole ze swoim programem, ze swoimi wierszykami, śpiewem, co jest takim rzeczywiście podniesieniem serc dla naszych staruszków. Jest taka naturalna integracja między pokoleniami. Są z nami także przedstawiciele wspomnianej już Rady Parafialnej. Pan Jan Wieczorek, dzień dobry. Pan Jerzy Michalczyk, przewodniczący Rady Parafialnej, witamy. I pan Piotr Wieczorek. Dzień dobry, witam. Ja dodam tylko jeszcze, że pan Jerzy i pan Piotr to przy okazji także szafarze tutaj w tej parafii. No ale wróćmy do tej działalności Rady Parafialnej. Ksiądz mówił o tych trudnych momentach, o budowaniu parafii, o tym największym wyzwaniu też, jakim była powódź i o tym, co udało się zrobić. A co dzisiaj? Nad czym dzisiaj pracujecie, panowie? Jesteśmy po to właśnie, żeby ulżyć księdzu proboszczowi we wszystkich tych zadaniach inwestycyjno-remontowych, bo Rada Parafialna składa się z 10 osób, jest podzielona tak umownie na sekcje. Ja akurat jestem też w tej sekcji gospodarczo-inwestycyjnej remontowej. I mamy już ustalone od początku praktycznie działalności naszej, że w ostatnią niedzielę każdego miesiąca zebrana kolekta jest przeznaczona na projekty realizowane przez Radę Parafialną. Zbieramy, liczymy i z tego po prostu w uzgodnieniu z księdzem proboszczem zawsze uzgadniamy, jakie najbardziej pilne i potrzebne są do wykonania remonty czy zadania. Na przestrzeni ostatnich lat chociażby tylko to mieliśmy dosyć poważne zadania. Przekrycie całego dachu kościoła, więźba dachowa została, ale częściowo też została wymieniana, naprawiana. Wykonanie całej elewacji czy chodnik dookoła kościoła. Tak jak już ksiądz powiedział, no jest sporo tego, malowanie kościoła. Także z tych pieniędzy, które zbieramy, oprócz tego też oczywiście opał jest zakupywany na zimę, też z tych kolekt zebranych miesięcznych. I zawsze, jeżeli mamy w zamiarze przystąpić do jakiegoś bardzo dużego zadania, typu tam elewacja czy remont dachu, wiadomo, że najpierw musimy też parafian w jakimś stopniu zapytać, uzgodnić, czy mamy szansę podjąć się takiego zadania. No i wtedy, kiedy mamy zapewnienie, że pieniążki na ten cel zbierzemy, żeby nie za dużo, nie możemy zadłużać parafii, wtedy przystępujemy dopiero do podpisywania, wyłonienia wykonawcy jakiegoś i w drodze czy tam przetargu. A ludzie się w jakiś sposób angażują też poza tym składaniem ofiary? Jest jakaś szansa dla nich, jakaś możliwość, żeby się na przykład zaangażowali być może tak w jakieś prace, może jakąś pomoc? Tak, jeżeli są prace kontynuowane, jakieś takie remontowe, czy nawet czy przy obejściu kościoła, pracy kościelnego, czy jakiekolwiek prace, chętni ludzie zawsze z pomocą nam też służą. Wtedy z księdzem proboszczem, ksiądz proboszcz ogłasza, kiedy, co i jak, ilu ludzi potrzebujemy i ludzie przychodzą, są tak samo i na cmentarzu, bo też o cmentarz nasz parafialny też musimy zadbać w ramach naszej działalności, także ludzie przychodzą i służą nam zawsze z pomocą.
A przychodzą też z konkretnymi pytaniami, z konkretnymi tematami, które zauważają, że trzeba w jakiś sposób zrealizować ich zdaniem na przykład? Aktywność obywatelsko-parafialna. Tak, może nie bezpośrednio na nasze spotkania, bo nie zawsze są o tym informowani, ale po prostu znają nas, no, my tutaj jesteśmy też... Wiedzą, gdzie was znaleźć. Mieszkamy, jak się nazywamy i jeżeli mają jakieś tam propozycje, czy jakieś tam problemy, to bezpośrednio albo księdza proboszcza, albo któregoś z nas pytają i wtedy na naszych posiedzeniach to omawiamy i czy jest realna szansa, żeby to załatwić i zrealizować. Pan Jerzy i pan Piotr, jesteście także szafarzami, ale myślę, że na was nie koniec. Nie, szafarzy jest 6 w naszej parafii. Przydałoby się więcej? No na razie to jest, kiedy proszę, my się zgodnili, że jest wystarczająca ta ilość. Po prostu służymy do właśnie przede wszystkim to jest właśnie msza, czy to jest wyjście do chorych? Od początku, Piotr Bieczorek, od początku chodzimy do chorych. Teraz mamy ich 2 osoby tylko, ale było tak, że było kilkanaście. I zwykle to jest, mamy tak podzielone, że 3 chodzi na 8, na mszę o 8, po czym idziemy do chorych. Więcej jest zimą, ponieważ zimą część osób, które na wózkach się poruszają albo przywożą, jest kłopot, jak jest śnieg, no to wtedy jest więcej tych chorych. A od początku w zasadzie, kiedy zostaliśmy szafarzami, bo my z Jurkiem jesteśmy z tego pierwszego naboru, to od początku chodzimy do chorych. Przedtem było, skoro jeżeli było więcej chętnych, to było, że tak i po mszy, po sumie o 10, a teraz jak ich jest tych chorych tam kilka, czy nawet zimą kilkanaście, to po mszy o godzinie 8. I to nie tylko do chorych, którzy w ogóle nie przychodzą do kościoła, nie mogą przyjść z różnych powodów do kościoła, ale też do chorych, którzy mają poważniejsze jakieś problemy, na przykład przez 2 miesiące, czy 3 miesiące są w domu po jakichś operacjach. To jak zgłaszają księdzu proboszczowi, czy nawet zgłaszają nam, to wtedy po prostu też w tym czasie chodzimy do chorych. Jest z nami także pan Jan Wieczorek. Panie Janie, ilu was jest w sumie w tej radzie parafialnej? Przydałyby się jeszcze jakieś ręce do roboty i głowy do myślenia? Czy wystarczająco? No, to jest obligowane nie tutaj naszą decyzją, bo to w zależności od ilości mieszkańców. Nasza rada parafialna składa się z 10 osób. I to wystarczy? No, wystarczy, bo tak musi być, bo po prostu to jest, tak jest zgodnie z tym statutem i tak to... A dla pana bycie w radzie parafialnej to jest takie wyzwanie naprawdę, czy to jest jakieś wyróżnienie? Jak pan to traktuje? No, nie wiem, czy wyróżnienie, czy wyzwanie, no zawsze robota są wybory. Jest, zrobić ją i zawsze trzeba. Ten, jeżeli ludzie po prostu, mieszkańcy darzą zaufaniem, to wybierają mnie i jakoś na każdą kadencję od początku prawie wybierali, nie? Ten 97 to rzeczywiście był taki sprawdzian też dla Rady Parafialnej? No na pewno. To było duże wyzwanie, duża praca tu z księdzem proboszczem. Bardzo dużo żeśmy współpracowali, żeśmy rozmawiali z mieszkańcami, pomagaliśmy mieszkańcom wszystkim, no oczywiście mieszkańcy też, nie? I w kościele, i tu na terenie wsi, bo praktycznie cała wioska była od metra do 2 zalana tutaj, nie? Proszę księdza, czym dla proboszcza jest, czy w ogóle wyobraża sobie ksiądz pełnienie takiej posługi duszpasterskiej bez wsparcia świeckich? To jest niemożliwe. Człowiek nie wszystko zauważy, to jest pierwsza rzecz. Nie zawsze wie, jak dany problem rozwiązać. Druga sprawa. Trzecia sprawa, jak zgromadzić, jeśli chodzi o sprawy finansowe, jak zgromadzić środki. A jednak ludzie świeccy, którzy są w Radzie Duszpasterskiej, mają czasem inne wejrzenie na dany problem. I mają również różnego rodzaju kontakty, sposoby rozwiązywania danej kwestii. I uważam, że bez Rady Duszpasterskiej nie można prowadzić parafii. Jak również i nie tylko w tych sprawach ekonomicznych, finansowych, gospodarczych, ale również i w innych, duszpasterskich też. Rada Duszpasterska, ona nie tylko wspiera sama finansowo, raczej w tych sprawach finansowych, ale również i w prowadzeniu duszpasterskim. Mamy także sekcje również, jeśli chodzi o naszą radę, między innymi również sekcja odnośnie młodzieży.
też jest i ona też jest w jakiś sposób potrzebna, żeby inspirować, powiedzieć o niektórych sprawach, zagrożeniach, zwrócić uwagę na to już. Chcę jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Tu przed tym również i pani powiedziała i tutaj też tak wychodzi z tego, że Kościół zadbany, obejście wokół Kościoła, wszystko jest pięknie, ładnie w środku, tak. To jest ten zewnętrzny znak albo to, co widzimy. Ale Kościół to nie tylko parafie, to nie tylko te budynki, ale również i ludzie. Kościół ten duchowy, kościół domowy, parafia w tym sensie jako to ciało Chrystusa tu w naszym, mistycznym ciało Chrystusa w naszym środowisku. I to, jeśli chodzi o remonty, to łatwo można zrobić. Natomiast ten kościół duchowy zbudować, stworzyć, to są trudności. Bo tam nie zawsze wszyscy, jako mieszkańcy danej wspólnoty parafialnej, nie chcą. Chcą, żeby był ten kościół duchowy też, żeby ta społeczność tego ludu Bożego była na poziomie. Chcą, ale nie zawsze się angażują w to wszystko. I tu jest właśnie problem, żeby mobilizować mieszkańców, mobilizować rodziny, mobilizować wszystkich, począwszy od dzieci, w tym, aby stworzyć wspólnotę ludu Bożego w danej parafii. Nasza parafia jest nieduża, to jest prawie, że niespełna 800 mieszkańców. Ma wspólnota parafialna, wszyscy się znamy, ale też i wszyscy powinniśmy zawsze dążyć do tego, aby tworzyć wspólnotę ludu Bożego, tą owczarnię Chrystusa, żeby wszystkie owce były rzeczywiście przy tym pasterzu, jakim jest Chrystus. Tego życzymy na zakończenie tej rozmowy i tej wizyty. Życzymy tego wsparcia na co dzień i tego zaangażowania, zwłaszcza od tych kolejnych pokoleń młodych. Bo i duchowego, już, i tak jest, panie podkreślały, że ręce do roboty są po prostu potrzebne. Bardzo dziękujemy za tą wizytę w wiecznych Sławicach, ale taka dzisiaj aura w całym regionie i w większej części kraju. Przypomnę, dziś Radio Doxa, gościu w parafii świętego Jana Nepomucena w Sławicach, nasi ostatni goście, ksiądz Piotr Kądziela, proboszcz tejże parafii, od 32 lat gospodarz tego miejsca. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam radio słuchaczy. I byli z nami także przedstawiciele Rady Parafialnej, pan Jan Wieczorek. Dziękujemy, panie Janie. Dziękuję. Pan Piotr Wieczorek. Dziękuję bardzo. I przewodniczący Rady Duszpasterskiej, pan Jerzy Michalczyk. Dziękujemy, panowie. Dziękuję bardzo i pozdrawiam. Owocnej pracy życzymy. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Dziękuję.